Ja jestem w stanie zrozumieć, że pan poseł Szymański wpadł w histerię, widocznie ma się czego bać, natomiast no, opowiada rzeczy niestworzone. To jest jedna rzecz. Natomiast chciałbym od razu powiedzieć, korzystając z tego, że pani poseł, tak jak powiedziała, zajmuje się oświatą, to chciałbym powiedzieć, że no zupełnie niesamowita sprawa miała miejsce bodajże kilka dni temu, w piątek, gdzie w tej histerii, w którą wpadła Platforma Obywatelska, doskonale wpisały się władze Grudziądza, ponieważ uważam za kuriozalną rzecz, aby poseł Szymański organizował spotkanie z dyrektorami grudziąckich szkół, nie tylko zresztą grudziąckich, tylko całego powiatu. Odbywa się to w godzinach pracy. Na spotkanie z panem posłem zostają na to spotkanie zgonieni wszyscy dyrektorzy. Na to spotkanie przychodzi wiceprezydent Grudziądza. I tak, pan Ślusarski, i dokonuje się tam no, ordynarnej indoktrynacji dotyczącej polityki obecnego rządu, jeśli chodzi o oświatę. Wygaduje się niestworzone rzeczy, jakby zapominając, że co by nie powiedzieć, to ten rząd decyduje i za pieniądze tego państwa finansowana jest również grudziądzka oświata. Uważam, że to jest coś zupełnie niesamowitego. Myślę, że tego typu praktyki powinny spotkać się z odporem, ponieważ no, kiedy się słucha tych ludzi, ja kiedy się spotykam i próbuję, słucham czasem również głosu niektórych dyrektorów czy nauczycieli, to próbuję im, tłumaczę im to w jeden prosty sposób. Ludzie, słuchajcie, o czym PiS mówi. PiS mówi o likwidacji gimnazjów, a nie o likwidacji gimnazjalistów. Natomiast w tym, co opowiada poseł Szymański, z tego można by wywnioskować, że przewidziana jest likwidacja gimnazjalistów. To myślę, że są niestworzone rzeczy. Ja tylko na koniec powiem, że no sam jako ojciec dzieci, które już miały okazję posmakować gimnazjum, mam na tyle młode jeszcze dzieci, to mogę powiedzieć jedno. Jestem przekonany, że gimnazja należy tępić na lądzie, morzu i w powietrzu. Wszelkimi możliwymi sposobami i jednym z warunków również, na które bardzo liczę i obietnic, których spełnienia się stanowczo domagam, to jest przywrócenie normalności w polskiej oświacie, jednolitego systemu wychowania, ponieważ uważam, że ta reforma z gimnazjami okazała się kompletnym niewypałem. To jest moje prywatne zdanie, natomiast no, chciałbym, żeby ta informacja dotarła też do Ministerstwa Oświaty, żeby dotarła też do pani wiceminister, która jest z Grudziądza, ponieważ wiem, że pani Marzena wybiera się tutaj lada moment, chce się spotykać z nauczycielami, no, żeby miała świadomość, że władze miasta zadbały o to, aby pranie mózgów dyrektorom szkół urządził wcześniej pan poseł Tomasz Szymański, co uważam jest skandalem.